W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Dzisiaj niedziela Pięćdziesiątnicy. Rozpoczynamy trzeci tydzień przedpościa, czasu bezpośrednio poprzedzającego Wielki Post. Już w najbliższą środę, Popielec, rozpoczniemy Wielki Post. Niedzielę przedpościa z łacińska nazywają się Siedemdziesiątnicą, Septuagesima, Sześćdziesiątnicą, Sexagesima i Pięćdziesiątnicą, Quinquagesima. W Polsce te niedziele były nazywane Starozapustna, Mięsopustna i Zapustna, gdyż dawniej już w tym okresie zachowywano łagodniejszy post. Na dzisiejszą niedzielę Pięćdziesiątnicy, niedzielę zapustną, czyta nam Kościół Święty Matka Nasza w Ewangelii zapowiedź męki i zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa i opis cudu uzdrowienia niewidomego. Chrystus Pan przemawia zatem przez słowa i przemawia przez czyny. Święty Grzegorz Wielki, papież, komentuje: nasz Odkupiciel, wiedząc naprzód, iż Jego męka wprowadzi w zamieszanie ducha Jego uczniów, na długo przedtem zapowiedział im trud swej męki i chwałę swego zmartwychwstania, aby widząc przepowiedzianą Jego śmierć, nie mieli wątpliwości, iż ujrzą Go również zmartwychwstałego. Ponieważ jednak jeszcze cieleśnie nastawieni uczniowie w żaden sposób nie mogli pojąć słów tajemnicy, Jezus uczynił cud. Na ich oczach niewidomy odzyskuje wzrok, aby ci, którzy nie rozumieli słów niebiańskiej tajemnicy, zostali umocnieni w swej wierze przez niebiańskie czyny. Ale cuda Pana i Zbawiciela naszego tak mają być przyjmowane, bracie najdrożsi, by fakty te zarówno znajdowały wiarę w swej prawdziwości, jak i by przez swoje znaczenie coś nam mówiły. Wszak Jego dzieła jednocześnie coś ukazują przez możność i o czymś mówią przez tajemnicę. Oto bowiem nie mamy pojęcia, kim by miał być ów ślepiec w sensie historycznym. Dowiedzieliśmy się jednak, kogo oznaczał w sensie mistycznym. Ślepcem wszak jest rodzaj ludzki, w swym pierwszym rodzicu wygnany z rajskich radości, nieświadom jasności niebieskiego światła. Cierpi on ciemności swego potępienia, a jednak przez obecność swego Odkupiciela zostaje on oświecony, by oglądał już radości wewnętrznego światła w pragnieniu i by na drodze życia stawiał kolejne kroki dobrych uczynków. Należy jednak zwrócić uwagę, że ślepiec zostaje oświecony, kiedy, jak jest powiedziane, Jezus przybliża się do Jerycha. Jerycho wszak tłumaczy się jako księżyc. Księżyc zaś w Piśmie Świętym występuje dla oznaczenia ułomności ciała, bo jego zmniejszanie się w czasie miesięcznego cyklu symbolizuje ułomność naszej śmiertelności. Gdy więc nasz Stworzyciel przybliża się do Jerycha,
ślepiec powraca do światła, ponieważ gdy bóstwo wzięło na siebie ułomność naszego ciała, rodzaj ludzki otrzymał światło, które wcześniej utracił. Przez to bowiem, że Bóg dźwiga to, co ludzkie, człowiek podnoszony jest ku temu, co Boże. Zaiste słusznie opisuje się tego ślepca, podając, że siedzi on wedle drogi i żebrze. Sama bowiem prawda mówi, ja jestem drogą. Drodzy wierni, święty Paweł Apostoł mówi, Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. Pan nasz Jezus Chrystus zatroszczył się o niewidomego i uzdrowił go, przywracając mu wzrok. Pan nasz Jezus Chrystus troszczy się także o każdego człowieka i każdego wzywa do swojego przedziwnego światła. Pisze święty Piotr Apostoł do pierwszych chrześcijan, wy zaś rodzaj wybrany, królewskie kapłaństwo, naród święty, lud nabyty, abyście głosili moc tego, który was z ciemności powołał do swojej przedziwnej światłości. Wy, którzyście kiedyś byli nie ludem, a teraz ludem Bożym. Tymi, co nie dostąpili miłosierdzia, teraz zaś tymi, co miłosierdzia dostąpili. Mówi Zbawiciel, jam jest światłość świata. Kto za mną idzie, nie chodzi w ciemności, ale będzie miał światłość życia. Idźmy zatem za Chrystusem. Słuchajmy z uwagą Jego słowa. Wierzmy z pełnym przekonaniem we wszystko to, co Pan nasz Jezus Chrystus objawił słowami i czynami i co Kościół katolicki do wierzenia podaje. Światło prawdy. Idźmy za Chrystusem przez codzienną modlitwę, pokorną, ufną, uważną, staranną. Przedkładajmy naszemu Panu codziennie z pełnym zaufaniem wszystko to, co stanowi treść naszego życia. Prośmy o wszystkie łaski potrzebne nam do poznania woli Bożej i wiernego jej wypełniania. Idźmy za Chrystusem, żyjąc w łasce uświęcającej. Często i z wiarą przystępujmy do sakramentów świętych, do spowiedzi i do komunii świętej, w których nasz Zbawiciel udziela nam światła swojej łaski. Idźmy za Chrystusem, wypełniając Jego nakazy. Mówi Zbawiciel, nie każdy, który mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, ale ten, który czyni wolę Ojca mego, który jest w niebiosach, ten wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Idźmy za Chrystusem, podejmując nasz krzyż codzienny. Mówi Zbawiciel, jeśli kto chce iść za mną, niech zaprze samego siebie, a weźmie krzyż swój na każdy dzień i niech idzie za mną. Idźmy za Chrystusem, krocząc królewską drogą miłości, którą dzisiaj
detalicznie opisuje święty Paweł apostoł w lekcji. Miłość jest cierpliwa, jest łaskawa, miłość nie zazdrości, na złość nie czyni, nie nadyma się, nie pragnie zaszczytów, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie myśli złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale weseli się z prawdy. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko przetrwa. Miłość nigdy nie ginie. Drodzy wierni, rozważajmy dobroć i miłość Pana naszego Jezusa Chrystusa i idźmy za Nim w świętym Kościele katolickim. Najwspanialszym przykładem naśladowania Pana naszego Jezusa Chrystusa, przykładem wierności Jego Słowu i kroczenia drogą miłości jest nasza niebieska Matka, którą dzisiaj czcimy jako niepokalane poczęcie. Dogmat niepokalanego poczęcia został ogłoszony w 1854 roku bullą Ineffabilis Deus papieża Piusa IX. Ogłosił papież: zanieśliśmy przeto nieustanne modły i posty, prywatnie i publicznie, wraz z całym Kościołem do Ojca Niebieskiego przez Syna Jego, aby mocą Ducha Świętego umysłem naszym raczył kierować i utwierdzać. A tak, wezwawszy pomocy całego dworu niebieskiego i z westchnieniem przywoławszy Ducha Świętego za Jego natchnieniem ku chwale świętej i nierozdzielnej Trójcy, ku czci i sławie Bogu Rodzicy Dziewicy, dla podniesienia wiary katolickiej i dla wzrostu religii chrześcijańskiej, powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych apostołów Piotra i Pawła oraz naszą, oświadczamy, stanowimy i wyrokujemy, że od Boga jest objawiona, a przeto przez wszystkich wiernych mocno i stale ma być wiarą wyznawana nauka, według której Najświętsza Dziewica Maryja w pierwszej chwili swego poczęcia za szczególniejszą łaską i przywilejem Boga Wszechmogącego przez wzgląd na przyszłe zasługi Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, zachowana była wolną od wszelkiej zmazy pierworodnej winy. Z tego powodu, jeśli by ktoś inaczej, Boże uchowaj, miał sądzić, niż my o tym zawyrokowaliśmy, niechże pozna i na przyszłość o tym wie, że sam na siebie wydał wyrok potępienia, że stał się rozbitkiem w sprawach wiary i odpadł od jedności z Kościołem, a nadto przez sam ten fakt ściągnął na siebie kary prawem przewidziane, jeżeli błędną swoją myśl przekazuje innym w słowie, piśmie albo jakimś innym sposobem to uzewnętrznia. Zaledwie kilka lat później, 11 lutego 1858 roku we Francji, w Lourdes, w masabielskiej grocie,
Matka Boża niepokalana, ukazała się świętej Bernardecie Subiru, która w jednym ze swoich listów w 1861 roku pisała: przez 15 dni powracałam na to miejsce, a Pani ukazywała mi się za każdym razem, z wyjątkiem jednego wtorku i piątku. Polecała na nowo, abym zachęciła kapłanów do wybudowania kaplicy. Zachęciła także, abym się obmyła w źródle i abym się modliła o nawrócenie grzeszników. Wielokrotnie zapytywałam, kim jest, ale ona uśmiechała się tylko łagodnie. W końcu, trzymając ręce uniesione i kierując wzrok ku niebu, powiedziała, że jest niepokalanym poczęciem. W ciągu owych 15 dni powierzyła mi także 3 sekrety, których zabroniła komukolwiek wyjawiać. Zachowała je wiernie aż po dziś dzień. Drodzy wierni, ukochajmy różaniec, modlitwę szczególnie miłą Matce Bożej. Módlmy się o nawrócenie grzeszników, o co prosiła Matka Boża. Módlmy się o zbawienie dusz, módlmy się o zdrowie duszy i ciała dla nas i dla naszych bliźnich. Módlmy się z pełnym przekonaniem i z pełnym zaufaniem. Pamiętajmy na słowa świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort z traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Marii Panny. Pisze święty: prędzej przeminęłyby niebo i ziemia, niż Maria stałaby się niedbałą lub niewierną wobec tych, którzy jej zaufali. Gromadźmy się na wspólny różaniec, tutaj w naszym oratorium i w naszych domach, w naszych rodzinach. Święty Ignacy Antiocheński, biskup i męczennik, tak pisał do Efezjan, napominając i zachęcając wiernych do częstszej wspólnej modlitwy. Pisał: dołóżcie starań, aby się częściej gromadzić na dziękczynieniu i uwielbianiu Boga. Gdy bowiem zbieracie się razem, słabnie moc szatana i dzięki zgodnej waszej wierze rozprasza się zło, które on sprowadza. Częściej przybywajmy na wspólne odmawianie różańca. Częściej gromadźmy się na wspólne odmawianie różańca. Wielki post, który rozpoczniemy już w najbliższą środę, niech będzie dla nas w tym roku czasem wzmożonej, gorliwej, pokornej i ufnej modlitwy. Niebo na naszą modlitwę odpowie. Nie ustawajmy w modlitwie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków.